Szanowni Państwo, witam serdecznie na pierwszej konferencji prasowej Stowarzyszenia Zapruszków. Jest mi bardzo miło, że tyle redakcji pojawiło się na tym pięknym, plenerowym miejscu. Te osoby, które stoją za mną, to absolutnie nie tylko Stowarzyszenie Zapruszków, ale również mieszkańcy tego miasta, którzy są bardzo mocno zainteresowani tym, co w tym mieście się dzieje. Są społecznikami i też bardzo dobrze i wnikliwie śledzą poczynania naszego magistra. Także jest kilka tematów. Postaram się jakby po kolei 5 czy 6 punktów, które Państwu chciałbym przedstawić. Pierwszy punkt to jest sprawa związana z blokiem, który za nami się buduje. Samorządowe Kolegium Odwoławcze po raz drugi pokazało w swojej decyzji, że prezydent Makuch, procedując te warunki zabudowy, a wiceprezydent Sipiera podpisując je, no, popełnili pewne delikty prawne, które w tej chwili dopiero wychodzą na światło dzienne. Jak Państwo pewnie pamiętają, bądź nie, na początku bieżącego roku my za pośrednictwem telewizji Telcap wzywaliśmy i ogłaszaliśmy prośbę do mieszkańców przyległych bloków o to, by wystąpić do nas z informacją, czy ktoś posiada własnościowe prawo do lokalu i ma udział w gruncie. Bo takie osoby mają prawo udziału w postępowaniu o warunki zabudowy. Takie osoby się zgłosiły. Stowarzyszenie przygotowało odpowiedni wniosek do prezydenta Makucha o wszczęcie prawomocnie zakończonej decyzji. Prezydent Makuch odmówił, natomiast dosłownie na dniach zażalona decyzja oczywiście prezydenta Makucha przyszła z samorządowego kolegium odwoławczego, które nakazało prezydentowi Makuchowi wszczęcie postępowania i sprawdzenie, czy mieszkańcy faktycznie mogli być stroną w tym postępowaniu, czy nie. Także to jest kolejny dowód na to, że sprawa tych warunków zabudowy była dopychana kolanem, była robiona jak najszybciej, jak najsilniej, tak żeby ten blok ponad wszelką wątpliwość mógł powstać mimo niejasności prawnych. Tutaj szczegóły ja chciałbym, żeby przedstawił kolega, który reprezentuje nie tylko mieszkańców, jest też aktywnym społecznikiem i redaktorem portalu spruszkowa.pl, bo to on znalazł tak naprawdę te wszystkie niuanse i to dzięki niemu tak naprawdę dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Proszę. Ja. Dzień dobry Państwu, tutaj kolega Gębi zapomniał dodać, że to z racji moich kwalifikacji zawodowych. Jestem prawnikiem, zajmuję się prawem administracyjnym i sprawa tej WZ-ki na tak zwanego megabloka na ulicę Pawią, ona budzi wiele kontrowersji prawnych. Jak być może Państwo pamiętają, było tak, że narracja magistratu ograniczała się do stwierdzenia, wszystko jest zgodnie z prawem, nie ma najmniejszych wątpliwości prawnych. W tej chwili, co już wiemy po dwóch rozstrzygnięciach SKO, pierwsze to jest grudniowa decyzja dotycząca postępowania nieważnościowego. SKO stwierdziło w tej decyzji, że były zwykłe naruszenia prawa, że te inwestycje zlokalizowano na częściach działek ewidencyjnych, czego nie wolno robić i takie naruszenie prawa jest podstawą do uchylenia decyzji w postępowaniu zwykłym, ale nie w postępowaniu nieważnościowym. W związku z powyższym pojawiła się koncepcja, żeby doprowadzić do uruchomienia takiego zwykłego postępowania administracyjnego, co Stowarzyszenie Zapruszków próbuje cały czas spowodować poprzez wznowienie tego postępowania z tej racji, że nie wszystkie osoby, które były jego stronami, były dopuszczone. Jeżeli uda się do tego skutecznie doprowadzić, to prezydent miasta Pruszkowa powinien uchylić decyzję o warunkach zabudowy dla megabloka przy ulicy Pawia. Tak się prawdopodobnie powinno stać, jeżeli dojdzie do wszczęcia postępowania wznowieniowego. W tym momencie jesteśmy w sytuacji, w której jest uchylone postanowienie prezydenta Makucha odmawiające wszczęcia takiego postępowania, dlatego że prezydent nie przebadał dokładnie, kto może być jego stroną. Co to, proszę Państwa, pokazuje? Pokazuje to, że ta decyzja była przeprowadzana nazbyt szybko, to postępowanie było prowadzone w pewien sposób nierzetelnie. Dlaczego?
No bo nie zbadano, kto w tym postępowaniu powinien uczestniczyć. Starano się tak wyznaczyć krąg stron postępowania, aby nie brali w nim udział mieszkańcy, którzy oczywiście są zainteresowani, aby ta inwestycja nie powstała. Co dalej z tą inwestycją będzie, tego na tę chwilę ciężko jest wyjaśniać i czas pokaże. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I teraz drugi temat. Stowarzyszenie Zapruszków aktywnie działa w tej naszej lokalnej społeczności. Docieramy do dokumentów, które potem ukazują troszkę inny obraz magistratu niż ten, który jest relacjonowany potem w mediach społecznościowych przez prezydenta Pawła Makucha. I stowarzyszenie zostało też zauważone przez tych, którzy mają tutaj społeczny mandat w tym mieście. Ja od około roku rozpocząłem taką bardzo intensywną współpracę z jednym z radnych i ten radny dzisiaj jest z nami, to jest Andrzej Kurzela, który całkiem niedawno przystąpił do stowarzyszenia. Także szanowni Państwo, Stowarzyszenie Zapruszków ma swojego przedstawiciela w Radzie Miasta i zapewniam Państwa, że będzie z tego przywileju czerpać i korzystać. Także Andrzeju, gdybyś mógł parę słów w tej sprawie, to proszę bardzo. Witam Państwa, nazywam się Andrzej Maciej Kurzela. Chciałem to nadmienić, ponieważ gdzieś tam na słupach wisi nazwisko Andrzej Kurzela. Chciałem tak powiedzieć, że o tym nazwisku i imieniu jest kilka osób w Pruszkowie. Dlatego mówię, że nazywam się Andrzej Maciej Kurzela, żeby nie identyfikować to ogłoszenie, które jest wisiało na słupie ze mną, a nie z innymi mieszkańcami Pruszkowa. Co chciałem powiedzieć? Tak się złożyło, że zostałem radnym. Jak zostałem radnym, to zacząłem się przyglądać różnym osobom, między innymi, no już pomijając naszych włodarzy. Ale zacząłem się interesować, przyglądać społecznikom. I zauważyłem, że najaktywniejszym i najbardziej wiarygodnym jest pan Arkadiusz Gremicz, który założył Stowarzyszenie Zapruszków. Będąc radnym, właśnie ujrzałem właśnie taką, mając taką nadzieję, że będę korzystał z narzędzi przyznanych radnym i wspomagać to Stowarzyszenie Zapruszków, które jest rzetelne, wiarygodne i transparentne. I dlatego złożyłem akcesję, aby zostać członkiem tego Stowarzyszenia Zapruszków. Uważam, że to jest rozsądne rozwiązanie. Kończąc, chciałbym do Państwa apelować, abyście zgłaszali swój akces do Zapruszków i powiększali jako członkowie Zapruszków i aktywnie uczestniczyli w życiu publicznym Pruszkowa. Dziękuję uprzejmie. No dobrze, to takie dwa ogłoszenia mamy ze sobą, a teraz sprawy, które nurtują ostatnio mieszkańców Pruszkowa i podnoszą temperaturę i ciśnienie pod różnymi adresami Staszewskiego na czele. Plac wodny Zabaw, który jak wiadomo stał się zarzewiem potężnego konfliktu pomiędzy radnymi a zarządem miasta Pruszków. Na dziś wiemy, że nie powstanie. Tutaj dokładnie za moimi plecami. Na dzisiaj wiemy, że w związku z tym, że nie powstanie tutaj ten plac wodny, to nie powstanie również parking dla samochodów osobowych, który miał być zlokalizowany dokładnie tutaj, w tym miejscu, gdzie te piękne drzewa rosną. To wszystko miało być wybetonowane i wykonane 17 miejsc parkingowych, gdzie komunikat w obwieszczeniu o celu publicznym był prosty. Na potrzeby parkujących i korzystających z wodnego placu Zabaw. Stowarzyszenie Zapruszków nie chce w tej sprawie występować jako strona, która określa się z jakimkolwiek zdaniem.
chcemy wykonać pewien ruch związany z narzędziami, którymi dysponuje stowarzyszenie jako organizacja społeczna. Mianowicie chcielibyśmy przeprowadzić konsultacje społeczne. Mamy uchwałę, która jest jeszcze ciepła. Dosłownie miesiąc temu opuściła wojewodę i stała się prawomocną. I korzystając z zapisów tejże uchwały, można, zbierając 50 podpisów, wnioskować do prezydenta o przeprowadzenie konsultacji społecznych na ważne dla miasta i mieszkańców tematy. Co do tego, że ten temat jest ważny, to chyba nikogo nie trzeba przekonywać, bo no, tutaj już jakby poziom konfliktu jest taki, że uzasadnia takie działanie. Więc będziemy zbierać podpisy, te 50 podpisów, aby takie konsultacje przeprowadzić. Będziemy próbować również sugerować pytania, które miałyby być, bo to co do tego, że Potulnik nie jest miejscem dla placu wodnego, to chyba już się wszyscy zgadzają. Natomiast nadal kwestią otwartą pozostaje, gdzie ewentualnie taki plac umieszczać i czy go umieszczać, biorąc pod uwagę koszty i napiętą sytuację budżetową budżetu miasta Pruszkowa. Także tutaj tylko i wyłącznie zapowiadam, że taką inicjatywę przeprowadzimy i postaramy się cokolwiek w tej sprawie zrobić. Czyli ktoś tam są ewentualnie proszę mi przerywać. Druga sprawa, taka paląca, która się pojawiła całkiem niedawno, to jest łącznik pomiędzy ulicami Miry Zimińskiej, Sygietyńskiej i Sienkiewicza. Ten łącznik ma powstać poprzez zdegradowanie bardzo ładnego skweru, który znajduje się równolegle do torów PKP pomiędzy tymi ulicami. Na tym skwerze, oprócz tego, że no jest to zielony kawałek miasta w centrum, ostatni tak duży kawałek w tym kwartale, tam rosną wiekowe drzewa. Tam jest kilka drzew, które mają ponad 100 lat. Drzewa, których obwody są potężne. Ja Państwu pokażę, bo zrobiliśmy nawet takie zdjęcia. To jest 330 cm, tu jest 350 cm, tu jest jeszcze 320 cm. Tak wyglądają drzewa, które pamiętają czasy sprzed praw miejskich Pruszkowa. Trzeba sobie to głośno powiedzieć. I te drzewa będą musiały być wycięte, żeby tą ulicę tam zrobić. I teraz ja jako człowiek techniczny i bardzo lubiący infrastrukturę byłbym ostatnim, który byłby przeciwnikiem budowania ulic w mieście i poprawiania przestrzeni komunikacyjnej dla tego miasta. Natomiast mimo wielu pytań, które ja również kierowałem do miasta, nikt do dzisiaj nie odpowiedział nam na pytanie, jak komunikacyjnie zmieni się Pruszków w momencie, kiedy ta inwestycja zostanie oddana do użytku. Nikt nie przeprowadził profesjonalnych badań ruchu, nikt nie zasymulował tego rozwiązania i analizy, która odpowiedziałaby na podstawowe pytanie, czy faktycznie istotnie zmniejszy się ruch w alejach Wojska Polskiego, czy też będzie to zmiana nieistotna, nieznaczna i w tym momencie utrata tego cennego przyrodniczo terenu, no nie będzie miała żadnego uzasadnienia. Także tą sprawę też zostawiamy otwartą. Natomiast tutaj zapowiadam Państwu, że będziemy się starać zbierać podpisy pod obywatelskim projektem uchwały, który ma doprowadzić do ustanowienia pomnikami tych drzew, których obwody przed chwilą pokazywałem. Te drzewa, które mają obwody około 350-330 cm, to już jest wymiar pomnikowy o 100 cm większy niż wynika z rozporządzenia ministra rolnictwa bodajże. Więc to jest istotny kawałek naszej historii. Nikt do tej pory nie odpowiedział, czy jest uzasadnione, aby najpierw wyciąć, a potem zastanawiać się, czy faktycznie tą przestrzeń komunikacyjną w mieście udało się nam poprawić. Także tyle, jeżeli chodzi o łącznik. I jeszcze jeden temat, który też rozgrzewa do białości
pruszkowską społeczność, to jest rewitalizacja utrat. Ponoć renaturalizacja. Tak, no właśnie. Tak. Ja chciałbym Państwu pokazać, bo tu jest taki pewien drobiazg, mianowicie, żeby wystąpić o dotację, która została przyznana na to zadanie, należało podjąć uchwałę, musieli radni miasta Pruszkowa podjąć uchwałę i radni miasta Pruszkowa taką uchwałę w 2017 roku podjęli. Proszę Państwa, to jest ta uchwała, tu jest napisane, ja cytuję, renaturalizacja terenów rzeki Utraty w Pruszkowie poprzez ochronę i odbudowę bioróżnorodności oraz ciągłości korytarzy ekologicznych. Nad tym głosowali radni. Na to chcieli, aby przeznaczyć pieniądze. Tymczasem to, co wynika z rozpisanego już raz przetargu, to nie jest renaturalizacja. To jest tak naprawdę ucywilizowanie tego terenu, wpuszczenie tam światła, zaśmiecanie tego terenu tym światłem, wpuszczenie tam ludzi, którzy będą przychodzić piknikować w teren, który jest najdzikszym zakątkiem w Pruszkowie. Tam, gdzie tak naprawdę do tej pory tylko i wyłącznie dzika zwierzyna funkcjonowała i ci, którzy mieli ochotę ją podglądać, to właśnie w to miejsce, nie oddalając się zbytnio od Pruszkowa, mogli sobie pójść. Stowarzyszenie Zapruszków nie jest przeciwnikiem wykonania prac na tym terenie, natomiast jesteśmy przeciwnikiem wykonywania prac, gdzie w założeniach jest na przykład wkładzenie krawężników o głębokości wkopania 30 cm. To jest nieporozumienie. Natomiast zarząd miasta Pruszkowa jest bardzo stabilny w swoich poglądach, jeżeli chodzi o tą inwestycję, z tego względu, że po pierwszym, bardzo nieudanym przetargu, to trzeba podkreślać, bo przeznaczone było na to około 10 milionów złotych, a najtańsza oferta przekraczała ten budżet o prawie 3 miliony, a następne były dwukrotnie wyższe niż założony budżet, bo przekraczały 22 i 26 milionów. To pokazuje, jak nieprecyzyjnie ten przetarg był przygotowany i jak bardzo trzeba było popracować, żeby ewentualnie tą formułę i treść tego przetargu zmienić. Tymczasem sprawdziliśmy treść przetargu pierwszego i treść przetargu drugiego i tam, Szanowni Państwo, w tych treściach nie zmieniła się nawet jedna kropka. Tam nawet jednej spacji nie zmieniono. Jest dokładnie to samo, co było, mimo że próbowaliśmy jako społeczeństwo również ustami radnego Olgierda Lewana, który również występował w imieniu społeczeństwa, wpłynąć w jakikolwiek sposób na to, żeby ta dyskusja się przetoczyła, żebyśmy mogli w jakikolwiek sposób uczulić na to dobrodziejstwo, które tam przy utracie i na wysokości szpitala Tworkowskiego jest i aby zmienić odrobinę tę koncepcję i niekoniecznie wprowadzać tam tyle cywilizacji, ile zakłada ten projekt. Tutaj informacja dosłownie z ostatniej chwili. Jutro o godzinie 13:30 odbędzie się Komisja Zdrowia Sejmiku Województwa Mazowieckiego, na której to komisji będzie poruszany m.in. problem przebudowy parku szpitalnego, problem ingerencji w tą przyrodę. No, mam nadzieję, że wyciągniemy z tego jakieś konstruktywne wnioski. Do tej pory, tutaj taka drobna uwaga, do tej pory prezydent nie dał się zaprosić przez ani radnych, ani społeczników, ani ogólnie osoby zainteresowane tym tematem do dyskusji. Mam nadzieję, że zaproszenie marszałka województwa, czy też przewodniczącego Komisji Zdrowia podziała i faktycznie jutro pan prezydent na tej komisji się pojawi, bo myślę, że temat jest bardzo ważny i warto o nim dyskutować i w praktyce pokazać, że twierdzenie, że pan prezydent jest człowiekiem dialogu, ma sens i pokrycie w faktach. Co tego ja na przykład nie dostrzegam, a dosłownie przedwczoraj na przykład usłyszałem to po raz kolejny w takim oświadczeniu. Także to z tych tematów takich bardzo ważnych. I ostatni temat, który też nas bardzo nurtuje od co najmniej miesiąca, to są te okoliczne stawy, w których dzisiaj stoimy w takich pięknych okolicznościach przyrody, gdzie jest zielono. Tu wszystko wydaje się takie fajne, tylko to jest tak jak w filmie Czy leci z nami pilot. Tu jest bardzo kosmicznie, a z tyłu sypią węgiel do pieca.
Dokładnie tak samo jest tutaj. Mamy zielono, pięknie, a obok zdychają ryby, zdychają zwierzęta, wykańczane są żaby, ponieważ ubywa w bardzo szybkim tempie wody ze stawów, z układu hydrotechnicznego, który jest tutaj stworzony, dlatego że bobry stworzyły tamę na doprowadzalniku. O tym, że bobry stworzą tą tamę, ja panią naczelnik Garczyńską informowałem w listopadzie ubiegłego roku. Już wtedy należało się do tego przygotowywać, ponieważ te bobry robią to tradycyjnie i z tą tradycją nie ma sensu dyskutować, tylko trzeba po prostu z nią odpowiednimi metodami walczyć. To, co powinno się było zrobić już dawno, jak tylko te bobry zaczęły budować tą tamę na doprowadzalniku, to tą tamę sukcesywnie niszczyć i zwierzęta płoszyć. O tym, że wolno to robić, to magistrat wie co najmniej od roku, ponieważ rok temu również taka tama powstała i rok temu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zgodę na taką rozbiórkę i płoszenie bobrów wydał. Więc jakby w tym środowisku, w którym się w tej chwili znajdujemy, nie zaszły żadne istotne zmiany ekologiczne, które nakazywałyby zmianę stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i to, że tej zgody nadal nie ma, to jest oczywiste niedopełnienie obowiązków i jakby nieprzewidywanie zdarzeń, które na pewno nastąpią przez prezydenta miasta. Oczywiście można próbować z bobrami żyć. To znaczy, można tą tamę niekoniecznie rozbierać, ale ją rozszczelniać. Są takie specjalne systemy rurowe, ale to nie ma sensu tak naprawdę, proszę Państwa, ponieważ bóbr, widząc, że mu ta tama przecieka, po prostu zbuduje tą tamę dalej. Za tymi rurami, bo one się gdzieś będą kończyć. Te rury nie będą szły przecież do samego pierwszego stawu, tylko w którymś miejscu skończą się, ta woda zacznie wypływać i w tym miejscu bóbr znowu wybuduje tamę. Z tej informacji, z tej decyzji, którą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał w ubiegłym roku, zezwalając na niszczenie tamy, można wyczytać, że nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o jakby pozbycie się tych zwierząt z tego miejsca, ponieważ populacja jest w tej chwili bardzo dobrze rozwinięta. Nie ma zagrożenia dla wyginięcia tych zwierząt w województwie mazowieckim i nie byłoby żadnego problemu, biorąc pod uwagę oczywiście dramat ekologiczny, który się w tej chwili na naszych oczach wydarza, żeby z tymi bobrami skutecznie powalczyć. Także ja namawiam pana prezydenta Pawła Makucha, no, skoro nie nauczył się po zeszłorocznych przygodach, aby w tym roku wziął sobie tą sprawę do serca i na przyszły rok był lepiej przygotowany, bo w przyszłym roku one tu naprawdę znowu wrócą. To nie jest tak, że dziś, teraz rozbierzemy bądź rozstrzelimy im tą tamę, a za rok niczego takiego znowu nie będziemy obserwować. Sprawę trzeba traktować jako no, ekstra pilną tak naprawdę, bo ta woda ubywa tutaj w tempie 2 cm na dobę i za chwilę nastąpi przyducha, wyginie mnóstwo ryb, to jest zupełnie niepotrzebne. Wody w utracie, wbrew temu to też niektórzy twierdzą, jest na tyle dużo, że przy sprawnie działającym doprowadzalniku tutaj mielibyśmy atmosferę jak na Mazurach, by pachniało naprawdę jeziorową tonią. Dzisiaj śmierdzi, nie dlatego, że problem jest w konstrukcji, którą jakiś inżynier stworzył 100 lat temu, czy tam 70, tylko problem jest z tym, że nie ma człowieka, który by o to zadbał. To jest wszystko na temat bobrów. Wyregulował jas. A to przy okazji, jas też należy... Bo to jest jakby druga strona medalu. Ja to wszystko, co ja miałem do powiedzenia, teraz gdyby ktoś z Państwa miał ochotę jeszcze coś powiedzieć, to ja zapraszam, bo mikrofon póki co jeszcze nie rozumiem. A pytania można zadawać? Oczywiście, że tak. To, koledzy pozwolą? Tak. A, jak to? Zadawajcie. Ja może pierwszy zacznę. A tego nie puścimy. Ja najpierw może zacznę od waszych starań o unieważnienie wózewki na budowę megabloku. Znaczy, spodziewam się, że będzie to bardziej pewnie moralne zwycięstwo. A to kolejne, kolejne. Ale jakbyście mieli oszacować prawdopodobieństwo, czy szansę na to, że uda się uchylić pozwolenie na budowę. Nie budowę, ale pozwolenie na budowę. Czy ta szansa według waszej oceny wynosi okrągłe zero, czy jest troszkę więcej? No nie, to jest troszkę ponad zero, natomiast nadal jak przyjmujemy duże zaokrąglenie, to jest to zero. Ale ja jednak twierdzę, że
jeszcze szansa jest z tego względu, że cały czas sprawa toczy się, proszę nie zapominać, w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, który no, może dość mocno namieszać, jeżeli chodzi o decyzję SKO i tam może nastąpić jakiś przełom, który być może spowoduje, że zdążymy z decyzjami administracyjnymi, zanim inwestor odda budynek do użytku i przeniesie pierwsze prawo własności, bo jakby do kiedy jest gra? Gra jest do pierwszego aktu notarialnego. W momencie, kiedy zostanie przeniesiona własność aktem notarialnym na osobę trzecią od inwestora, kończy się gra w unieważnienie dokumentów, ponieważ one stają się prawomocne na zawsze. W tym momencie nie ma już żadnych szans, natomiast póki tego przeniesienia nie ma, to 0% wygląda troszeczkę inaczej niż potem. Dobra, to jeśli mogę, to od razu jeszcze drugie pytanie. Tym razem o łącznik gminy Ziemińskiej, Sygietyńskiej i Wisienkiewicza. Znaczy rozumiem, że będziecie dążyć do tego, aby drzewa tam rosnące zostały uznane za pomniki przyrody, no i żeby de facto ta inwestycja do skutku nie doszła, prawda? Czyli żeby ten łącznik nie powstał. No, to ta inwestycja w fazie planistycznej jest dosyć mocno już chyba zaawansowana, prawda? Powstaje projekt, powiat jest determinowany, żeby to zbudować, bo on byłby chyba... Tak, powiatowy. Tak, to łącznik miałby status drogi powiatowej. Jest podpisane porozumienie z miastem, więc szanse na to, że uda się powstrzymać, chyba nie są duże. Ale to inaczej. Zakładając, że udałoby się, prawda, że ten łącznik nie powstał, to w jaki sposób, co moglibyście powiedzieć ludziom bloków, które się budują dzisiaj w okolicy ulicy Staszica, gdzie wiadomo, stają kilkunastopiętrowe wieże i tam inwestorzy, deweloperzy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. W perspektywie, nie wiem, 5-7 lat tam zamieszka naprawdę, nie wiem, czy kilkaset mieszkańców na pewno, ja myślę, że to będzie parę tysięcy ludzi, którzy będą musieli jakoś się z tego miejsca wydostać. No więc jakby... co możecie im powiedzieć, im, którzy liczą na to, że jakoś ten dojazd, no mimo wszystko, tym swoim oczekiwaniem mieliby zapewnione. Szanowny pan redaktor sam sobie odpowiedział na pytanie, bo zakładając, że tam się wprowadzi 1000 czy więcej osób i rano będzie chciało wyjechać stamtąd 1000 czy więcej samochodów, to biorąc pod uwagę, że przepustowość u skrzyżowania Niwy Zimińskiej i Sygietyńskiej i Alei Wojska Polskiego, czyli jakby końcówka tego ciągu, który miałby się udrożnić poprzez ciąg Sienkiewicza Miry, to jest wydajność maksymalna 360 samochodów na godzinę. To te Staszica, te 1000 osób wyjeżdżałoby stamtąd tym łącznikiem 3 godziny. Więc to już jest odpowiedź na pytanie, czy ten łącznik będzie wydajny. Ale to jest moje subiektywne zdanie, ja się oczywiście nie znam, nie mam odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji. Natomiast to, do czego my również namawiamy i co też będzie przedmiotem tego działania w tej chwili, to namówienie no w tym momencie bardziej projektanta bądź w ogóle starostów Rymuzy do tego, żeby zlecił opracowanie takiego projektu czy symulacji ruchu, bo to by dało odpowiedź tak naprawdę na pytanie, czy ten łącznik zda egzamin, czy go nie zda. Takie symulacje się projektuje, komputery są w stanie takie rzeczy wyliczyć, oszacować, pokazać na obrazkach. Szczerze, nie wierzę, żeby wam się udało nauczyć pana starostę. Też mi się tak wydaje, dlatego ta inicjatywa jakby nie zmierza tylko i wyłącznie do apelowania, ale również do idzie krok dalej. Mianowicie siłami Rady Miasta Pruszkowa można spróbować powstrzymać przynajmniej czasowo tą inwestycję poprzez właśnie ustanowienie tych pomników przyrody, bo to jest oczywiście element, który może przeszkodzić szybkiej realizacji tego zadania. Natomiast wracając do pytania, co ja bym powiedział mieszkańcom Staszica? Otóż ja bym im powiedział, żeby szli z palentami pod Urząd Miasta Pruszkowa i mieli takie tam napisane: dogadaj się z Kosińskim, dogadaj się z Kosińskim, bo rozwiązanie dla całego zachodniego Pruszkowa to nie jest ta obwodniczka czy ten łączniczek, to nie jest nadłącznik, to jest łączniczek. Rozwiązaniem dla Pruszkowa tak od nowej stacji na zachód, czyli właśnie Staszica i te wszystkie przyległe, te Grafitowa, te wszystkie osiedla, które tam w tej chwili powstają i będą powstawać, to jest Baszkowianka, która już powstaje. Tam to
jedna z bardzo dobrych inwestycji, o którą zabiega prezydent Sipiera, ulica Przytorowa. Jeżeli powstanie ulica Przytorowa, jeżeli ta ulica Przytorowa poprzez Aleję Solidarności w Parzniewie połączona zostałaby z Paszkowianką, to jadąc paradoksalnie na zachód, szybciej dojedziemy do Warszawy niż pchając się przez całe miasto, czy to alejami Wojska Polskiego, czy nowo powstałym łącznikiem. Co do tego wątpliwości nie ma, bo tam po prostu nie ma żadnych świateł i się tam żadnych świateł nie projektuje, bo tam ta zabudowa nie będzie jakoś zwarta i tam nic w perspektywie najbliższych, nie wiem, 30 lat nie powstanie, co mogłoby diametralnie zmienić obraz sytuacji komunikacyjnej tego miejsca. Natomiast to jakby drugi raz ci mieszkańcy powinni podejść tam i dogadać się z Kosińskim napisać, to jest kwestia właśnie połączenia Paszkowianki z autostradą A2. Jest taki pomysł, aby w okolicach Brwinowa, w okolicach wsi Koszajec wybudować dodatkowy węzeł autostradowy, który mógłby połączyć Paszkowiankę w tamtym miejscu z autostradą A2. I teraz, dlaczego to jest takie ważne? Bo samochody jadące Paszkowianką, zakładając, że ona powstanie w nieodległym terminie, bo powinna powstać, już są w tej chwili ostatnie decyzje środowiskowe wydawane, więc to jest kwestia do 5 lat i Paszkowianka powstanie. Jeżeli ona powstanie, to cały ten ruch, który tam się na tej Paszkowiance pojawi, on się też pojawi u nas na Żbikowie przy węźle A2 Pruszków. Ponieważ tam Paszkowianka, według tego projektu, który obowiązuje, kończy swój bieg. I tam będzie nadal poprzez skrzyżowanie ze światłami wprowadzany ruch w stronę Poznania, bo w stronę Warszawy ruch będzie szedł wiaduktem, więc on będzie teoretycznie bezkolizyjny, ale ruch na zachód nadal będzie szedł przez skrzyżowanie jednopoziomowe i nadal będzie jeszcze większy niż tak. I dokładnie tamten Armagedon, który ci ludzie przeżywają cały czas, będzie jeszcze większy. Oczywiście tutaj tu można by jeszcze nadmienić o łączniku, który był bardzo potrzebny w oderwaniu od tego łącznika, o którym rozmawiamy w tej chwili. Ten łącznik, który miał łączyć za autostradą dwie drogi wojewódzkie i wprowadzać ruch do Maniewic na autostradę A2 od strony północnej, a nie od strony południowej, od Pruszkowa. Tam też tylko te 300 metrów mogło zmienić diametralnie już w tej chwili obraz tego punktu. No ale nie udało się, ponieważ z nieznanych do dzisiaj przyczyn prezydent Maków uznał, że ten łącznik jest niepotrzebny. No, z Kaszewskiego faktycznie widać, że on jest niepotrzebny, bo nie widać. Natomiast apeluję o tych przyszłych, niedoszłych i no, już niebawem mieszkańców wież 14 albo 16-piętrowych, idźcie do prezydenta, bo on sam nie lubi Arkadiusza Kosińskiego, z niezrozumiałych dla mnie przyszłych, bo to jest super facet. Z tym się naprawdę merytorycznie bardzo dobrze rozmawia. Dzięki. My mamy tak? Okej. Okay. Konstanty Chodkowski z Pruszkowa.pl. Jak będzie brzmiało pytanie postawione mieszkańcom w konsultacjach planowanych przez Was w sprawie parku wodnego? Czy to będzie, czy chcecie park wodny, czy gdzie chcecie park wodny? Znaczy, ja nie wiem, czy... Czy i gdzie chcecie? Znaczy, ja nie wiem, jak jest treść uchwały, ale nie wiem, czy w ogóle stowarzyszenie może takie tezy stawiać w samej inicjatywie związane z konsultacjami. Jakie będziecie postulować? Znaczy, ja bym chciał, tak, postulowałbym, żeby były właśnie dwa pytania. Czy i gdzie? Bo jakby pierwsze pytanie przesądza o tym, że jeżeli by oczywiście padło tych odpowiedzi wystarczająco dużo, jeżeli okazałoby się, że społeczeństwo Pruszkowa jest społeczeństwem obywatelskim i wie, że przed chwilą mieliśmy plan rozciągania WPF-u do 2060 roku, no to trzeba się zastanowić, czy na pewno te 6 milionów w tej chwili powinniśmy wydawać akurat na plac wodny, a nie na infrastrukturę, która jest niezbędna w wielu miejscach poza łącznikiem Sienkiewicza. To stowarzyszenie za Pruszków, przepraszam, że się czy ten wodny plac w ogóle powinien powstać? A to stowarzyszenie? Nie, to ja powiem za siebie, bo w stowarzyszeniu jest kilka osób, nie kilkanaście, które mają zupełnie różne zdania. Natomiast ja osobiście jestem przeciwnikiem.
Nie dlatego, że nie chciałbym, żeby nasze dzieci miały się gdzie bawić, nasze w sensie mieszkańców Puszkowa, tylko dlatego, że no, ja byłem świadkiem walki o budżet, o walki o WPF i zwyczajnie jestem świadomy tego, że tych pieniędzy nie ma. Jeżeli one by były, nie ma problemu, będąc bogatą gminą. Ja cały czas uważam, że Pruszków jest bardzo bogatą gminą, tylko po prostu źle zarządzaną i te pieniądze gdzieś uciekają. Natomiast gdyby w budżecie nie było problemu wypłacalności tak naprawdę, to jak najbardziej taka atrakcja dla najmłodszych jest do wykonania i tutaj nie ma dwóch zdań. No, ja na przykład widzę takie... To jeszcze rozwiązanie dla seniorów. Ja widzę to rozwiązanie na przykład po drugiej stronie toru WKD przy torze kolarskim. I widzę tam, jeżeli mielibyśmy tam inwestować, ja widzę możliwość na przykład rewitalizacji, bo w tym momencie renaturyzacja się zrobiła sama, ale tam był kiedyś przecież basen otwarty. Basen, ten basen można byłoby zrewitalizować, bo to jest właściwe słowo w tamtym miejscu. Ja wiem, że tam są teraz kaczki, są żaby i tak dalej, a tam akurat moglibyśmy ich pozbawić tego terenu, bez szkody dla środowiska, bo tam jest akurat kompleks ogromny. Słyszałem zdanie odrębne. Natomiast wyobrażam sobie, że mając faktycznie pieniądze, w takim miejscu można by było tą inwestycję przeprowadzić. Ja mam takie pytanie, takie trochę w trybie postulatywnym. Czy stowarzyszenie ma zamiar zająć się dziedzictwem historycznym, jakby to śmiesznie nie brzmiało, Pruszkowo, to dawno już tylko 100 lat. Dziedzictwem historycznym Pruszkowo. Wiemy o czym mówimy. Mówimy o pałacyku Dajfeldów, mówimy o szkole, piątce, prawda, która za chwilę się zawali, innych rzeczach, które stowarzyszenie czy podejmie. A drugi taki temat postulatywny, czy stowarzyszenie podejmie temat komunikacji między tą częścią Pruszkowa po tej stronie toru i tą częścią Pruszkowa po drugiej stronie toru. Bo kiedyś jak ja pamiętam, jak byłem taki nieduży chłopak, 15 lat czy tam 12, to na Gąsinie to, tak jak mówię, ganiały się zające i lisy. W tej chwili jest to miasto, które nie ma komunikacji dla rowerzystów i ludzi pieszych. Ja nie mówię komunikacji samochodowej, ale dla ludzi pieszych. Czy to nie może być także tematem stowarzyszenia? Znaczy, jeżeli chodzi o ochronę zabytków, to dwa miesiące temu jako prezes stowarzyszenia złożyłem wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ustanowienie stowarzyszenia społecznym opiekunem zabytków. Jest taka instytucja, no, poważna instytucja, gdzie po takim wniosku konserwator wpisuje organizację społeczną na listę do wprowadzoną przez starostę Puszkowskiego i to daje pewne możliwości związane chociażby z wpływaniem na to, co dzieje się z zabytkiem. Można monitorować, można zgłaszać jakieś nieprawidłowości i tak dalej. Oczywiście to, czy ktokolwiek zareaguje na to, to jest sprawa wtórna, ale dostajemy jakby dodatkowe narzędzie i takie coś zostało przygotowane i oczekujemy po prostu na decyzję, nic więcej. Bo to jakby te dwa zabytki to jest jedno, ale tutaj też znajdujemy się w zabytku i ten zabytek też niszczeje, więc też warto by było pomyśleć o rewitalizacji. Natomiast jak my zaczynaliśmy z radnym Andrzejem Kurzelą współpracę, to jedną z pierwszych rzeczy, o których rozmawialiśmy, to były właśnie zabytki. I tutaj w tym przypadku też skończyło się to na przykład interpelacją. Próbowaliśmy zainteresować społeczeństwo, byliśmy tam na wizji lokalnej w szkole podstawowej nr 5 tej byłej w tym pałacyku. No wygląda to dramatycznie, natomiast najgorsze jest to, że prezydent zasłania się w tym momencie tylko budżetem, natomiast nie wykonuje żadnych ruchów aktywnych w poszukiwaniu finansowania takich zadań na zewnątrz, bo akurat to można robić. Ja zadałem pytanie też po jednej z naszych rozmów z Andrzejem Kurzelą, zadałem pytanie prezydentowi, czy wystąpił chociaż raz do konserwatora zabytków o pieniądze na Park Potulicy. Jest taki program na Mazowszu, gdzie można do konserwatora występować
i konserwator przyznaje tam bodajże do 200 albo do 500 tysięcy złotych. Mniej więcej 180 to stał jakiś kościół w Warszawie, ale zazwyczaj to jest 150. No dobrze, no jest, jest to jakaś kwota sześciocyfrowa. Prezydent odpisał mi, że nigdy o takie finansowanie nie występował. Tak samo pytałem o to, czy występował o takie dofinansowanie do marszałka województwa, bo ten też ma taki budżet i tam jest kwota maksymalna 200 tysięcy złotych i też okazało się, że nigdy o to nie występowaliśmy, więc jakby są w innych organach państwowych fundusze na to, żeby robić cokolwiek, bo na przykład ja wiem, że 200 tysięcy nie wystarczy na to, żeby odbudować pałacu Seyfelda, czy 200 tysięcy na to, żeby odbudować szkołę numer 5, ale wystarczy, żeby zabezpieczyć, tak? Bo to też są jakby budynek jest w stanie przetrwać 1000 lat pod warunkiem, że nie leje się na mury, bo my żyjemy w takim klimacie, gdzie zawilgocony mur w pewnym momencie trafia na mróz, a ten mróz potrafi mur zawilgocony rozsadzić, zniszczyć w ciągu 2-3 sezonów. Jeżeli mur jest suchy, to mur może trwać i trwać. Także warto chociażby pomyśleć o tym, żeby zabezpieczyć. Warto nawet, nie wiem, porozumieć się z właścicielami tych zabytków na zasadzie takiej, żeby podpisać jakieś porozumienie, że nie wiem, w przyszłości może to kupimy, a w tej chwili, żebyśmy chociaż na koszt miasta zabezpieczali. Ja wiem, że to jest wydawanie na pewno jakieś rozwiązanie prawne, na przykład kolega Dorosz by znalazł. Tego jestem pewien. Czy mogę się dotrącić? Poczekaj, jeszcze skończę okay. Tylko pytanie o te o nie, bo ja się do zabytków, bo ja sobie w nich siedzę trochę, więc... Dobrze. Jeżeli chodzi o komunikację pieszo-rowerową pomiędzy naszymi dwoma miastami tak naprawdę, tory dzielą to miasto na dwa. Jest projekt w mieście w tej chwili przebudowy przejścia podziemnego pod torami PKP, tutaj równolegle do utraty, do czarnej drogi tak zwanej, od ulicy Kurca. Tak. Tylko że ten projekt jest bardzo słabym projektem. Projektem, który zakłada tylko i wyłącznie komunikację pieszą, bo tam zostają schody. Można to zrobić w taki sposób, żeby pochyleniami sprowadzić ruch do tego na dół, do tego miejsca, żeby rowery wygodnie przejeżdżały, ale niestety ten pomysł, który jakiś proponowałem miastu, nie przeszedł. Można pomyśleć, gdybyśmy mieli już faktycznie budżet, który zapewnia jakieś takie większe inwestycje, o drążeniu tuneli pieszo-rowerowych w innych miejscach, bo to nie są konstrukcje tak potężne jak przy regularnej ulicy, która ma przechodzić tunelem. Mówimy o przejściu 3 na 2,5 metra, bo to jest mniej więcej ta skrajnia, która wynika z rozporządzenia, żeby można było jechać rowerem i żeby można było iść piechotą. Więc 2,5 na 3 metra taką drążarką można by było takie tunele wykonywać. Nie wiem, ile to kosztuje.